Każdy pasjonat fotografii, który chce pozyskać zlecenia z zakresu fotografii, musi pokazywać swoje zdjęcia światu. W ten sposób odbiorcy mogą stać się jego klientami, którzy to skorzystają z jego usług. Kiedyś było z tym dużo trudniej, ponieważ nie było internetu. Dzisiaj teoretycznie jest łatwiej, jednak nadal wiele osób zadaje mi pytanie, jak rozreklamować swoje zdjęcia. I o tym właśnie będzie ten odcinek. Jedziemy! Zanim przejdziemy do sedna odcinka, sprawdźcie informacje w opisie tego filmu, bo już wkrótce będzie ponowna możliwość inwestycji w mój rozbudowany kurs Jak zacząć zarabiać na fotografii, w którym tłumaczę krok po kroku, jak od zera rozwinąć swój własny fotobiznes. A tymczasem przechodzimy do pierwszego sposobu, jak rozreklamować swoje zdjęcia. Niemal każdy z nas ma swoje prywatne konto na Facebooku. Są tam nasi znajomi, którzy widzą nasze posty i publikacje. Za jego pośrednictwem odbywa się również większość naszych komunikacji, a w efekcie spędzamy tam sporo czasu. Pewnie już domyślacie się, do czego zmierzam. Chodzi oczywiście o promowanie swoich fotografii na koncie prywatnym. Jeżeli nawet nie macie swojego fanpage'a, to publikujcie po prostu swoje fotografie na koncie prywatnym. A w opisie wspominajcie o tym, że zajmujecie się fotografią i możecie wykonać dla Waszych znajomych podobne sesje zdjęciowe. Bazę swoich pierwszych klientów macie właśnie w tym miejscu. Musicie mieć świadomość, że nawet jeżeli Wasi znajomi nie skorzystają z Waszych usług, to mogą po prostu powiedzieć o Was swoim znajomym, co poskutkuje tym, że grono Waszych odbiorców znacząco się poszerzy i w ten sposób możecie pozyskać sporo rozmaitych zleceń. Sugeruję jednocześnie linkować i zapraszać do polubienia swojego fanpage'a, gdzie będziecie zbierać osoby regularnie śledzące Wasze poczynania, jak i stosować dodatkowe formy reklamy. Skoro już jesteśmy przy fanpage'u, to podpowiem Wam, jak w łatwy sposób zbudować tam Waszą pierwszą społeczność. Jest to bardzo łatwe i w jeden dzień można zyskać nawet 100 czy 200 polubień. Wszystko zależy od tego, ilu macie znajomych. Zanim zaczniecie szerzej promować fanpage, należy go poprawnie skonfigurować, czyli zadbać o odpowiednie zdjęcie profilowe oraz zdjęcie w tle, które informuje, o czym jest strona. Warto też opublikować kilka postów ze zdjęciami i ciekawymi opisami, które to zachęcą do pozostania z Wami na dłużej. Nie warto pomijać konfiguracji, bo to szalenie istotna kwestia. Wyobraźcie sobie, widząc zaniedbany albo pusty fanpage, no większość osób po prostu szybko zamknie tę stronę i więcej na nią nie wróci. Po skonfigurowaniu fanpage'a wystarczy udostępnić go na swojej prywatnej osi czasu, a w opisie dać znać swoim znajomym, że założyliście własny fanpage związany z Waszą fotograficzną pasją i zapraszacie ich do jego polubienia. Sporo osób po takiej wiadomości zostawi Wam po prostu lajka, jednak niektórzy mogą po prostu nie zauważyć tego komunikatu. Dlatego dwa dni później warto skorzystać z narzędzia, które pozwala na zapraszanie osób do polubienia Waszej strony. Teraz na ekranie widzicie, jak to zrobić. W ten sposób wyślecie powiadomienia do znajomych i zaprosicie ich do śledzenia Waszej strony. Tymi dwoma metodami zbudujecie pierwszą grupę odbiorców. Im więcej znajomych macie, tym więcej polubień zyskacie. Ale oczywiście to dopiero początek. Następną rzeczą, która pozytywnie wpłynie na rozreklamowanie Waszych zdjęć, są publikacje na rozmaitych grupach fotograficznych oraz tematycznych. Zacznijmy od tych pierwszych. Na Facebooku jest ich mnóstwo. Wystarczy wpisać tylko w wyszukiwarce fotografia i przejść do zakładki grupy. Zanim zaczniecie publikację, najpierw przygotujcie zdjęcia na kilka publikacji, a do każdej fotografii dodajcie jakiś ciekawy opis, który na przykład podpowie innym, jak wykonaliście dane ujęcie. Wówczas zainteresujecie odbiorców nie tylko samą fotografią, ale również opisem. Przed wrzuceniem fotografii warto przeczytać regulamin danego miejsca, żeby po prostu z niej za szybko nie wylecieć. Do opisu warto też dodać aktywny link do Waszego fanpage'a, o ile oczywiście regulamin tego nie zabrania. Wówczas zainteresowane osoby przechodzą do Waszej strony, jeżeli im się spodoba, to zostają z Wami na dłużej. Podobnie warto postępować w tematycznych grupach, które dotyczą tego, co fotografujecie. Jeżeli robicie zdjęcia samochodów,
to warto dołączyć do takich grup i dać próbkę swoich możliwości. W ten sposób przyciągniecie do siebie osoby, które interesują się dokładnie takim samym tematem, a jednocześnie możecie pozyskać od nich wartościowe zlecenia. Nie samym Facebookiem człowiek żyje, chociaż no, w tych czasach wszystko zostało przez niego no, prawie zdominowane. Niemniej jednak pamiętajmy, że są jeszcze inne miejsca w sieci, na których myślę, że warto się pokazać. Mam tutaj na myśli przede wszystkim tematyczne fora dyskusyjne, na których możecie właśnie promować swoje fotografie, a na niektórych linkować lub mieć w opisie link do Waszych stron. Możecie zacząć oczywiście od for fotograficznych, a później zawęzić poszukiwania do tych bardziej konkretnych i sprecyzowanych, które dotyczą Waszych tematów fotograficznych. Oprócz for dyskusyjnych warto zajrzeć również na różne strony internetowe poświęcone fotografii, ale nie tylko. Jeżeli na przykład zajmujecie się fotografią ślubną, to znajdziecie mnóstwo stron, na które możecie wrzucać swoje prace. W większości z tych miejsc możecie również dodawać aktywne linki do Waszych stron internetowych czy też fanpage'ów, więc osoby zainteresowane bez problemu do Was dotrą. Jeżeli chodzi o te fotograficzne miejsca, to nawet stworzyłem artykuł, w którym zebrałem różne strony dotyczące fotografii, jak i fora dyskusyjne. Link wrzuciłem Wam do opisu. Jeżeli dopiero zaczynacie reklamować swoje zdjęcia, to musicie mieć jedno podstawowe założenie i jemu sprostać. I absolutnie bez żadnych wymówek i wykrętów. Przede wszystkim trzeba regularnie publikować. Bez tego ciężko będzie o jakikolwiek regularny wzrost zainteresowania w postaci na przykład lajków na fanpage'u czy odwiedzin na stronie. Publikując jedno zdjęcie na miesiąc, nie dajecie się w żaden sposób zapamiętać. Za kilka dni no, już nikt o Was nie pamięta, a fanpage wręcz umiera. Na samym początku po prostu musicie regularnie publikować, żeby zbudować grono swoich odbiorców, którym będziecie pokazywać kolejne zdjęcia. Dopiero z czasem można przejść do nieco rzadszych publikacji, jednak nadal muszą być one regularne. Warto wyznaczyć sobie w tygodniu przynajmniej te 2-3 dni, w których będziecie aktualizować fanpage i publikować na różnych innych stronach. Zwróćcie też uwagę na godziny publikacji i dzień. Wybierzcie taki moment, w którym ludzie najczęściej siedzą przed monitorami swoich komputerów czy telefonów. W ten sposób przyzwyczajcie odbiorców do publikacji i dacie im realny powód, dla którego naprawdę warto Was śledzić. To tylko 5 sposobów na rozreklamowanie swoich zdjęć. Jednak są one bardzo skuteczne i pozwalają przede wszystkim przeskoczyć ten pierwszy, najtrudniejszy moment, którym jest start. Znacznie więcej metod przedstawiam w kursie Jak zacząć zarabiać na fotografii, który będzie dostępny no już niedługo. Wszystkie informacje czekają na Was w opisie tego filmu. Tam też przygotowałem dla Was bonus, który możecie zgarnąć. A w komentarzach dajcie znać, jaki jest Wasz największy problem w promowaniu i rozreklamowaniu Waszych zdjęć. Jeżeli materiał był dla Was wartościowy, to nie zapomnijcie o kciuku w górę, a zachęcam również do podzielenia się nim ze swoimi znajomymi i udostępnieniu go dalej. A w tym odcinku to było wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka!